Cześć, dzisiaj naszym gościem jest Marta Łagownik, wicemistrzyni Europy w triatlonie. Cześć, witam Was. Gratulacje z powodu zdobycia tytułu wicemistrza Europy w triatlonie. Jakie były Twoje odczucia stojąc na podium i odbierając srebrny medal? Było to dla mnie niesamowite uczucie, ponieważ jest to pierwszy taki tytuł w moim sportowym CV. Spotkałam po drodze, zanim się spotkaliśmy, doktora Mikołajczyka i zapytał się, dlaczego nie złoto? No oczywiście, jeśli chodzi o sportowca, wiadomo, że ten niedosyt jest, natomiast jestem bardzo spełniona. Wierzę oczywiście, że w przyszłym roku te wyniki będą jeszcze lepsze, także super, ja jestem bardzo szczęśliwa, no i cieszę się, że tak się sezon mi super pozytywnie poukładał. Trzymamy kciuki za kolejne sukcesy sportowe, a czy możesz opowiedzieć nam o swojej drodze do sukcesu w triatlonie? Jak zaczęła się Twoja przygoda z tym sportem? Nie wiem, czy słuchacze mają tyle czasu, bo moja sportowa historia jest dosyć długa, ale powiem w skrócie, że wszystko zaczęło się od tego, że moja mama chciała po prostu, żeby wszystkie jej dzieci nauczyły się pływać, więc zapisała mnie do klasy sportowej. Gdzieś tam w międzyczasie pojawił się trójbój i czwórbój. To jest aktualnie dyscyplina olimpijska, taka jakim jest pięciobój nowoczesny. No i później gdzieś tam skończyłam z pięciobojem i rozpoczęłam przygodę z triatlonem, więc zaczęłam trenować tak naprawdę od 2015 roku z planem treningowym. No i tak naprawdę to już jest mój ósmy rok, kiedy się przygotowuję. No i mam nadzieję, że będzie trwał jeszcze długo. Triatlon to kombinacja trzech dyscyplin: pływania, jazdy na rowerze i biegu. Jak przygotowujesz się do rywalizacji w każdej z tych dyscyplin? Tak ogólnie, żeby się przygotować do triatlonu, to potrzeba tak naprawdę każdą dyscyplinę trenować osobno, ale im bliżej startu, tym warto jest sobie łączyć te dyscypliny, na przykład rower z biegiem, pływanie z rowerem też, ale podejrzewam, że po prostu to zawodnicy na najwyższym poziomie trenują. No i oczywiście warto jest jeszcze w triatlonie przygotować się pod względem stref zmian, no bo po pływaniu wszyscy biegną sobie do tej strefy, no i patrzy, tu buty sobie leżą, co z nimi zrobić, nie? Albo kiedy włożyć kask, bo jeżeli dotkniemy rower zanim włożymy ten kask, to dostaniemy karę czasową, którą później trzeba na trasie gdzieś tam odbywać, także dużo czasu trzeba poświęcić na triatlon, ale jak już się go opanuje, to nie jest trudne. A czy możesz podzielić się swoim typowym dniem treningowym w okresie przygotowawczym do ważnych zawodów? Ogólnie jest tak, że zaczynam mój dzień treningowy pływaniem. Wskakuję do wody o 6:15 do wody i trening trwa do 7:45. Wtedy wracam do domu, robię jakieś tam ćwiczenia rozciągające, jem śniadanie. Jak znajdzie się czas, to robię również krótką sportową drzemkę. I później po przebudzeniu się idę na drugi trening. Jeżeli potrzebuję, więc jeżeli mam taki tydzień z większą objętością, to wtedy robię nawet i dwa treningi, albo po prostu na przykład kolarstwo wtedy jest bardzo długie. No i wtedy wiadomo, czas na posiłek, oczywiście regeneracja jest na pierwszym miejscu, więc trzeba cały czas myśleć o ćwiczeniach wzmacniających, o rozciąganiu, o rolowaniu, o wizycie u fizjoterapeuty, także no ogólnie ten dzień zaczyna się bardzo wcześnie, ale też kończy się. Czy pływasz na basenie, czy na wodach otwartych? Ci się zdarza? Poza sezonem, kiedy te wody otwarte faktycznie są zimne, to pływam na basenie, ale im bliżej sezonu typu maj, czerwiec, lipiec, to pływam na przykład raz albo dwa razy w tygodniu na akwenach otwartych w Morzu Bałtyckim albo na przykład w jeziorze w Otominie, tam na jesieniu. A w Raduniu? W Raduniu jeszcze nie pływałam, ale myślę, że w przyszłym roku chętnie bym spróbowała. Polecamy, bo to świetny ośrodek sportowo-szkoleniowy. Nie tylko dla studentów. Tak, wiem. Powiedz nam, a jak radzisz sobie z presją i stresem przed ważnymi zawodami? Takimi jak Mistrzostwa Europy. Tak szczerze mówiąc, wyjątkowo w tym roku się jakoś super nie stresowałam przed tym startem. Po prostu myślałam o tym, żeby dobrze wystartować i liczyłam się z tym, że te zawodniczki są dobre i będę musiała po prostu dać z siebie wszystko. Ważnym elementem też było dla mnie to, by wszystko zrobić dobrze, żeby nie myśleć o tym przede wszystkim, żeby wygrać. Nie nastawiajmy się na wygranie, znaczy, przepraszam. Ważne jest, żeby myśleć o wygranej, natomiast przed startem ważne jest też, żeby nie nastawiać się
przed startem, że już się wygrało. Po prostu zanim się wystartuje, trzeba zrobić wszystkie ważne rzeczy i znaleźć się na mecie. I dopiero wtedy możemy zobaczyć, jaki jest realny wynik. Natomiast skupienie się na takich rzeczach i poukładanie sobie wyścigu na etapy bardzo pomaga i myślę, że to było dla mnie taka mała recepta na to, żeby się aż tak mocno nie stresować. No i oczywiście wytrenowanie się, to zdecydowanie podnosi pewność siebie. Warto wspomnieć, że wygrałaś ostatnio bieg Westerplatte w kategorii kobiet. Tak, wygrałam go. Jestem po okresie rozcenowania, natomiast ten czas bardzo mnie cieszy. No i cieszy mnie wygrana u mnie w domu, ponieważ jestem gdańszczanką, pochodzę z Gdańska. Moja uczelnia, której jestem absolwentką, również jest z Gdańska, także no, mam bardzo duży sentyment i bardzo się cieszę, że ten bieg rozpoczął się na Westerplatte, a zakończył się pod Muzeum Solidarności. No właśnie, Marta, a jak wspominasz swoje lata studiów? Czy mogłabyś podzielić się swoimi najlepszymi wspomnieniami z tego okresu? Tak, szczerze mówiąc, byłam w takim czasie, że studiowałam i łączyłam bardzo mocny trening dla mnie, więc zdarzało się, że wstawałam bardzo wcześnie, szłam na trening i gdzieś tam musiałam szybko, dzień wcześniej musiałam planować bardzo mocno posiłki, żeby zgrać to również ze studiami, które na przykład zaczynały się o 8, a jak zdarzały się na uczelni okienka, no to oczywiście wtedy wyskakiwałam na trening. Więc na pewno ten okres bardzo dobrze wspominam, bo nauczyłam się takiego logistycznego układania dnia. Musiałam po prostu mieć grafik dopięty na ostatni guzik. No i wiadomo, studencki czas to taki bardzo dobry czas. Myślę, że wszyscy go dobrze wspominamy. No i na koniec zapytam, jakie są Twoje najbliższe plany startowe i cele w nadchodzących zawodach triatlonowych? Jeśli chodzi o triatlon, to zakończyłam w tym roku już swój sezon startowy. Planuję taki jeden z ważniejszych startów, to są oczywiście start w Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy na dystansie średnim w przyszłym roku. Jeszcze nie wiem, kiedy się odbędą, ponieważ jeszcze nie ukazał się kalendarz startów. Natomiast w grudniu startuję w Nowej Zelandii w Mistrzostwach Ironman, tam zdobyłam slota i polecę tam i wystartuję. I to jest jeden już z takich pewniejszych startów, do których się szykuję. A w tym roku jeszcze po prostu mam okres taki treningowy, ale startowy, jeśli chodzi o biegi. I na przykład 11 listopada będzie bieg listopadowy w Gdyni i wystartuję. Będziemy kibicować. Powodzenia. Dziękuję. Super. Za rozmowę. Dziękuję również za rozmowę i dzięki wielkie.